Chciałem Wam powiedzieć, może już nie o samym kleju, tylko o tym, że kleje występują jakby w różnych formach. Czyli pokażemy, tak Jarek, to, że mamy granulat i to też często to są kleje termotopliwe, bo dzisiaj drewno się kleje na klejach termotopliwych, Jarek. To też jest zmiana technologii, tak idziemy w trochę inną stronę. To jest też klej termotopliwy i tak naprawdę często niektórzy sugerują się kolorami, niektórzy sugerują się czymś, gdybym powiedział, czym się różni jeden od drugiego oprócz koloru, raczej nikt by nie wiedział, ale na przykład to jest inna baza chemiczna, to nie jest na bazie poliolefina, to nie jest na bazie kopolimeru etylenu z azotanem winylu. W związku z tym ten jest inny chemicznie i ten jest inny chemicznie, a jeden i drugi jest granulat. To jest inna postać, to są na przykład jakieś patrony. Tak jest. Ale to bardziej w dużych oklejniarkach chyba, nie? Czy... No właśnie nie. No właśnie, bo za chwilę pokażesz jeszcze... W każdej normalnej oklejniarce, którą używasz do obrzeży. No używasz generalnie granulat, tak. Ale używa się czasami tego typu patrony. Są też oklejniarki, które są przystosowane pod takie jakby woskowe, nazwijmy to, patrony. To jest... Aplikujesz. A to są kleje, tak zwane, potocznie się na to mówi, małe i duże poduszki. Bo wyglądają troszeczkę jak poduszeczki. To jest klej jak każdy inny klej. Co ciekawe, powiedzmy, ten klej się topi razem z tą swoją tutaj otuliną. Swoją. Tak, to jest otulina polipropylenowa najczęściej, czy polietylenowa. I to się razem topi wszystko. Z czy to jest podobne już do tego? Tak jest. To wszystko jest ze sobą bardzo podobne. To można powiedzieć, że ile form mamy już dzisiaj klejów. W zależności też od tego, co robimy. I od tego, jaką mamy bazę chemiczną. Więc jest cała mnogość form dzisiaj produktów. To jest tak jakby z ciekawości, żebyście widzieli, że mówiąc o kleju topliwym, mamy chociażby z uwagi na formę kleju, jak dużo możemy mieć podziałów. W dużej mierze właśnie kleje poliuretanowe to są różnego rodzaju właśnie takie świeczki, które są aplikowane do topielników, ale też są oczywiście w granulacie, więc tutaj nie ma opcji. Ja bym chciał wrócić, Jarek, tak na koniec, bo zobaczcie, że ta spoina cały czas tutaj blednie, ona się robi teraz transparentna i przejrzysta, dlatego że ten klej jako dyspersja jest charakterystyczny, bo jeszcze jest jeden klej, Jarek, który się generalnie bardzo często używa w przemyśle meblarskim, w produkcji, może nie przemysłowej, ale w takiej warsztatowej produkcji, w produkcji mebli na zamówienie w dużej mierze, to są kleje kontaktowe. No to właśnie, o tym nie powiedzieliśmy i ja chyba w swoich filmach pokazywałem jedynie kontakty w momencie na przykład klejenia, wiem gdzie pokazywałem, skórę do drewna. Dokładnie. To jest raz. Dwa, na przykład mamy element lakierowany z lakierowanym. Lakier z lakierem, bo chcemy pogrubić coś, chcemy coś zmienić, tak? A zachować powierzchnię dekoracyjną z dwóch stron, tak? No i wiadomo, że... No i kontakty chyba przy mają bardzo szerokie zastosowanie. Bardzo szerokie zastosowanie ludzie robią, nie? I możliwość klejenia wielu bardzo różnych materiałów. I teraz te kontakty oczywiście występują i raz, i w różnej formie. Mamy tą formę różną, bo masz... Od tak będę się posługiwał. Dokładnie. Typowy butaprem, tak? Otwieramy puszkę. Ja, że jestem z Jarocina, pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, Festiwal Muzyki Rockowej w Jarocinie. I ludzie, którzy wąchają ten butaprem, tak? Więc specyficzny, ciekawy zapach butapremu, tak? Tak. No, typowy klej właśnie do takiego szerokiego zastosowania, ale zobacz, jak szerokie ma zastosowanie, albo miało. Nie polecamy. Żarty trochę muszą być. Natomiast kleje kontaktowe są wyjątkowo fajnymi klejami, dlatego że szerokość zastosowania, bardzo duży wachlarz zastosowania. A ja właśnie zabrałem dyspersję kontaktową, bo być może z tym się nie spotkałeś. Nie. Bo o ile kleje, tak jak mówisz, czy w formie sprayu, czy w formie tej puszki, czy w jakiejś innej ciekłej formie, to jest powszechność, o tyle powiedzmy klej właśnie, jakbyś widziałeś go i nie powiedziałeś, że to jest klej kontaktowy. Wygląda jak typowa dyspersja. No. Jak powąchasz, to zapach nawet delikatniejszy niż kleju dyspersyjnego. No. Nie no, z konsystencji, no pokażę Wam to jeszcze raz. Nikt, myślę, że nie domyśli, że jest to klej kontaktowy. Dokładnie. To jest... Jedynie patrząc właśnie, ja już dotknąłem to... Teraz spójny. Że mówię, kurde,
Spoina już jest praktycznie świecąca, błyszcząca, to jest moment, a nadal w którym można kleić ze sobą dwie powierzchnie. Tak jest. Teraz dopiero. Póki było białe, nie ma. Spoina zmieniła kolor, możemy kleić. I to jest właśnie przykład na to, jak pewne procesy muszą przebiegać. Owszem, można to przyspieszać, możesz to podgrzać na, nie wiem, lampie, możesz to podgrzać jakimś tam dmuchawą suszarką i przyspieszyć proces. Problem zawsze, klej kontaktowy biały jest fantastyczny, dlatego że mam właśnie tworzy spoinę przezroczystą. Kleje rozpuszczalnikowe, syntetyczne nie tworzą często spoiny przezroczystej. A zatem tutaj jak dwie jasne powierzchnie będziesz kleił, nie ma problemu. Spoina jest jak po kleju białym, ładnie przezroczysta spoina. Szeroki spektrum użytkowania. Wiele firm, nawet dużych firm, które produkują meble kuchenne, używają takie kleje do krawędzi, bo poliuretan po prostu brudzi. To są kleje też wodoodporne, tej piątej klasy jakby wodoodporności, czyli to nie jest jeszcze poliuretan, ale jest najwyższy z możliwych, jeśli chodzi o kleje białe. I jeszcze masz z opcją jakby do branży morskiej, czyli ma też te tak zwane certyfikaty IMO, które pozwalają na to, żeby te produkty były stosowane na statkach. Czyli tam jest parametr jej odporności na wilgoć, na temperatury wysokie, bo tam są też te zapory ogniowe, które muszą być, więc dużo fajnych parametrów tego typu produkty spełniają. Poza tym wielość materiałów, które właśnie możesz bez problemu skórę połączyć, materiał z materiałem możesz kleić, więc to są fajne, to są jakieś tam nowości. W jakim sensie może to nie jest nowość, bo to produkty, które na rynku może od 15 lat występują, ale w Polsce jest to niespotykane. Ale tutaj to nie przyjęło. Smarujesz też dwie powierzchnie, nie? Dwa elementy. Właśnie, i to jest jeden. To jest ta właśnie wyjątkowość. Nie mów, każdy klej kontaktowy dwie. No okej, okay, dobra, dwie. Dwie. Bo już myślałem, że mówię... Nie. No wiesz, jedno posmarowaliśmy, bo nie mamy z czym tego skleić, posmarować. A poza tym chodziło mi bardziej, żeby pokazać, co się dzieje, że rzeczywiście tutaj się blednie ta spoina. Tak. I przy kleju kontaktowym, tu jest właśnie istotny element, tak naprawdę siła docisku będzie kluczowa. Tak tu. Jest. To. Kleje kontaktowe są dobre, bo one nam pracują w procesie zimnym. Zobaczę, czyli... czy tutaj mam, ale mam... O, masz właściwy wałek do docisku, dokładnie. Proszę bardzo. Fantastycznie. Tak wygląda wałek, taki typowy. Mamy rączkę. Gdybyśmy powierzchnię kleili, dokładnie i tak. Tutaj będzie widać, tutaj kamery. Musicie docisnąć. Jeśli tego nie dociśniecie, nic z tego nie będzie. To jest do wyrzucenia. Klej kontaktowy działa na zasadzie siły docisku. I tutaj ten element jest bardzo istotny. I dlatego też dwie powierzchnie muszą być posmarowane klejem. Więc... I wtedy tak naprawdę też przy... jak będziecie chcieli skleić na kontakt takie dwa elementy, no to będzie dosyć proste. Tak. Jeśli natomiast będziecie chcieli skleić metr na metr i metr na metr razem, no to już zaczynają się schody, nie? Już tam te, jakby musisz docisnąć środek i brzegi, tak. No bo brzegi prosto, ale środek, no to już musi być no prasa dobrze, prasa jakaś. Jak jest, tak, dokładnie. Czy wtedy też temperatura, w sensie jakieś podgrzewane... Pokojowa temperatura. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, bo te kleje, które powszechnie znamy, czyli tak jak mówisz, czy w sprayu, czy w puszce, czy w jakiejkolwiek innej formie, są klejami, klej kontaktowy jest relatywnie szybki, co do zasady, ale jak jest dyspersyjny, to jest wolny, bo znowu jego składem jest woda. Przez to nie ma zapachu, nie jest szkodliwy, bo generalnie kleje rozpuszczalnikowe są szkodliwe. Są czy albo łatwopalne, albo są szkodliwe. Generalnie podrażniają tutaj te górne drogi oddechowe. Natomiast dyspersja nie ma tego problemu, ale musisz sobie zaplanować czas, bo czas w tym przypadku jest na przykład 20 minut. Oczywiście to bardzo zależy od temperatury. Jak podniesiesz temperaturę do 60 stopni, to będziesz miał 5 minut. No. Ale w warunkach takich, jak my dzisiaj mamy, to pewnie, tak jak mówię, 20 minut tutaj rozmawiamy, to 20 minut ta spoina wysychała, żeby była teraz właściwa do sklejenia. Tutaj chyba mam jakiś, nawet zaraz spojrzę, tylko kleje kontaktowe dokładnie. W sprayu. I tutaj, jak się wczytacie, to naprawdę nie są zdrowe preparaty. Ale są szybkie, tak, uniwersalne, są szybkie, łatwe dokładnie. W aplikacji, bo pryskasz, tak naprawdę tak chwilę musisz poczekać na odparowanie też rozpuszczalnika, bo tutaj odparowuje rozpuszczalnik, a tu odparowuje woda. Woda odparowuje wolniej niż rozpuszczalnik. Tak. Taka jest zasada. W związku z tym to są kleje zdecydowanie szybsze, ale no
Właśnie, no pytanie, co chcemy, czego oczekujemy. Tak, no dzisiaj pokazuję to tak trochę specjalnie, dlatego że dużo firm, właśnie przemysł zaczyna od nas wymuszać, że producenci klejów musimy mieć kleje ekologiczne. Kluczowa rzecz, którą znasz i którą wszyscy generalnie znacie, to jest zawartość formaldehydu. To jest, od klejów dzisiaj się też wymaga, żeby były zeroformaldehydowe, zeroemisyjne. Płyty, drewno, wszystko się bada pod kątem zawartości formaldehydu, po to, żeby potem ten wyrób gotowy był dla nas przyjazny. Tak? Bo pamiętajcie, że po pierwsze ten klej pojawia się w tym produkcie, który stworzymy, ale kiedy ten produkt jest później utylizowany, to jest drugi problem. To jest problem z utylizacją. Tak jest, czyli macie piankę poliuretanową i to jest później wrzucane do jakiegoś pieca, no więc jest kaszana totalna. I dlatego są kolejne produkty, które są bardziej ekologiczne. Mamy kleje właśnie termotopliwe, które też są już biodegradowalne. Nie zabrałem jako przykład, ale są już po prostu, czyli też w ciągu 180 dni następuje na przykład degradacja, tak? Czyli tak jakbyś obierki po marchewce kompostował i one potrzebują może, nie wiem, 2 tygodnie, tak klej potrzebuje 180 dni, ale się rozłoży tak jak obierki po marchewce, tak? Więc te produkty, przemysł zwłaszcza, oczekuje coraz bardziej, coraz więcej tego typu produktów i te produkty się pojawiają. Ja myślę, że jeszcze coś powiedz, Jacek, o tym. To by trzeba też uruchomić i pokazać, natomiast coraz częściej w takich działaniach usługowych, stolarskich, konstrukcyjnych, ale też to się wykorzystuje do budowy jachtów, nawet takie pistolety. To jest pistolet typowo klejowy na tego typu właśnie patrony. Wykorzystujemy to dlatego, że mając taki pistolet możecie kleić, zmieniając tylko klej, możecie kleić całą masę różnych rzeczy. I kiedyś uważało się, że klej termotopliwy w zasadzie służy tylko i wyłącznie do klejenia obrzeży. Mhm. Myślę, że to jest takie typowe zastosowanie. Dzisiaj na klej termotopliwy kleje się prawie już wszystko. One są szybkie. Są szybkie i jak masz metodę aplikacji, powiedzmy taki pistolet, łatwe do aplikowania. Kiedyś to było wszystko trudniejsze, skomplikowane. Teraz to wszystko się staje prostsze. Poza tym mają wiele zalet też. No, w tej chwili nie będziemy może o tym mówili. No. Jakby upraszczając też ten temat dzisiaj, bo kleje termotopliwe z reguły były problematyczne do stosowania w mniejszej skali, bo ich czas otwarty jest na przykład od niecałej sekundy do kilku sekund. A zatem jest bardzo krótki, czyli ten proces musi być bardzo szybki. Tak jest i temperatura no, tych obiektów jest super ważna. No, tam... Jak będzie znowu, zimny obiekt, jest... nałożycie ten klej, szybciej to wszystko stygnie. I... Tak jest. I teraz dzisiaj technologia poszła tak do przodu, że dzisiaj tego typu kleje są powiedzmy od tych kilku sekund, ale aż do 5 minut czas otwarty. To jest niewyobrażalnie. 5 minut czas otwarty dla kleju termotopliwego to jest bardzo dużo. A zatem przy właśnie klejeniach konstrukcyjnych często jest fajnym narzędziem. No więc tutaj pomyślcie sobie, tak jak te laski kleju pewnie każdy z nas zna. A oczywiście, że to jest taki standard. Tak jest, no i nałożenie takiego kleju i macie przez 5 minut klej gotowy do pracy, do wiązania. Tak. To jest niewyobrażalne, no bo to jak używasz przy tych małych pistoletach domowych. To najczęściej wam powiem tak, takie tego typu rzeczy. Max, nie? Tak, bo to już jest w branży florystycznej, tego typu rzeczy. A zatem, wiesz, masz modelarstwo, tak samo. Cyk, 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 wkładasz element, jest sklejony. On ma być szybki ten klej, no, tak? Ale w meblarstwie, branży meblarskiej, no nie zawsze masz czas na to, żeby wszystko szybko skleić, bo na przykład jak będziesz robił blat, będziesz chciał przykleić HPL na blacie, no to zanim na 2 metrach kwadratowych nałożysz klej, no to potrzebujesz na to minutę, ale dwie. Przy tym kleju właśnie termotopliwym, no on działa tak naprawdę jak kontakt, tak? Dotykasz 2 elementy razem i... Jednostronnie aplikujesz. Właśnie to chodzi. Jednostronnie aplikacja. No działa jak kontakt, ale aplikacja jest jednostronna. Czyli powiedzmy też tu jest tak, jakby te zalety są termotopliwych, że nie potrzebujesz prasy. Też no możesz, przykładasz równo element, ewentualnie też możesz wałeczkiem przelecieć, ale już nie ma tego, w zasadzie wszystkie kleje, jak, czy kontakt, czy biały, tak naprawdę zakłada się, żebyśmy dalej obrabiali, potrzebują kilka godzin.
Po termotopliwym w zasadzie, skoro ma 5 minut czas otwarty, to po 10 minutach jest gotowy, jest w pełni zamknięty, możesz w pełni wszystko obrabiać, tak? Szok. I sobie skracamy sobie w tym sensie proces też, tak? Więc to są tego typu zalety. To wszystko jeszcze jest może mało popularne, są segmenty rynku, gdzie się używa bardziej częściej, czyli właśnie budowa jachtów, okrętów, tego typu rzeczy. Się pryska powierzchnię i potem się wykłada różnymi tkaninami, włókninami, różnymi. Właśnie chodzi o to, że można stosować wtedy nietypowe materiały, tak jak mówiłeś, skóra z drewnem. Tak więc kleje topliwe są przystosowane pod to, żeby łączyć trudne materiały, bo kleje białe mają swoje ograniczenia. Drewno, fornir, metal ewentualnie, bo to też jest coś, co się sklei, ten beton też się sklei, ale niekoniecznie pozostałe materiały. Już reszta będzie dużym problemem dla kleju białego, dlatego że powinien być materiał relatywnie chłonny. Beton jest dosyć chłonny, więc klej biały będzie go kleił. Tak. Metal, jak będzie szorstki, też będzie w miarę do pewnego momentu chłonny, też się jakoś sklei, zwłaszcza aluminium się dobrze kleje na klej biały, to nie jest problematyczne. Wiesz jeszcze, jaki na przykład parametr kleju dla mnie jest ważny? Kiedy kleimy i ta spoina wychodzi i zaczynamy szlifować, czyli jak spoina jest usuwana przez papier do szlifowania. Jeden klej totalnie wam zaszlichca papier, robi się guma i po prostu wszystko jest, no bardzo, bardzo szybko papiery się zaszlichcają. Tak. Inne kleje znowu są niesamowicie twarde i się doskonale szlifują. Tylko jak jest idealnie twarde, to znowu jest problem, jak w przemyśle, że tępią maszyny, jak jest proces cięcia. Aha, dobra. Nie, ja lubię takie niemieckie słowo, się nazywa Gleichgewicht, równowaga. Istotne zawsze jest równowaga, znaleźć równowagę pomiędzy tą twardością a miękkością, bo obydwa parametry nie są generalnie wskazane. I to jest coś, czym, bo tak jak powiedziałem, że wybierając dobry klej, to wybierajmy z obszaru naszego rynku europejskiego. Mamy te 4 kluczowe ośrodki, w których są perfekcyjne kleje produkowane. I ci producenci jakoś jest tak, bo często jest pytanie, no dobrze, no czy powiedzmy ten będzie lepszy od tego kleju? Nie ma jasnej odpowiedzi na to, czy będzie lepszy. Jeżeli wybierasz renomowanej, dobrej marki z tego, powiedzmy, obszaru, o którym mówimy, one wszystkie powinny być tak naprawdę perfekcyjne. Jeżeli będziemy stosowali dobrze metody aplikacji i zachowywali ten reżim technologiczny, wszystkie będą porównywalne w 99%. Ale są te drobne niuanse, o których ty powiedziałeś. Jedne będą trochę twardsze, miały spoiny, drugie będą miały troszeczkę bardziej miękką. I to są tylko te różnice, jakby klejenie, jakość klejenia, jakość spoiny kleju będzie, powiedzmy, porównywalna, odporność na wodę. Te wszystkie parametry będą identyczne pomiędzy tymi produktami, ale będą te drobne niuanse, dla których ty będziesz wolał klej firmy A, dokładnie. A twój sąsiad weźmie klej firmy B, bo powie, ja wolę, jak jest ciut bardziej miękka, tak? A drugi mówi, nie, ja muszę mieć idealnie twardą, tak? Tak, ale to znowu masz kolor spoiny też, nie? Jeśli macie dwa elementy dobrze przygotowane, te dwie powierzchnie do klejenia i praktycznie po sklejeniu nie widać tej spoiny klejowej. Ona powinna być transparentna generalnie. Tak jest. A znowu, jeśli wiemy, że dwa elementy nie są idealnie zrobione, skleimy je i widzimy co chwilę tą spoinę. Czekaj, może pokażę, bo, bo nie wiem, czy to jest taka, o właśnie, to nawet tak było widać może, że ważne jest nawet przy klejeniu tutaj było widać, że troszeczkę ten klej jak wycieka, to jest pozytywne. To też jest taka kontrola optyczna nałożenia kleju, że jak mamy te trzy tutaj warstwy, one są włożone w prasę i lekko tego kleju wycieka, lekko, to znaczy, że jest dobra ilość kleju. To jest taka najprostsza też metoda na taką weryfikację. Jeżeli nic nam nie wycieka, jest go za mało, jeżeli mamy całą, całą spoinę zawaloną, kolokwialnie mówiąc, jest go za dużo. Trochę kleju, tak pojedyncze zacieki, jak się pojawiają tutaj, gdzie niegdzie było widać, że te zacieki gdzieś tam powstawały, to jest właśnie pozytywny element, który wskazuje na właściwą ilość kleju. Ale widzisz, przyklejące, to też nauka jednego ze znajomych, przyklejące, znajomy powiedział mi, Jarek, zawsze skrobak i zdzierasz to. Zawsze cyklina, czy tam no, skrobak i musisz to usunąć. Nigdy tego nie szlifujesz.
wrzucisz do szyfierka i masz papier załatwiony. No tak, no. Zbierasz to mechanicznie, usuwasz ile się da i dopiero później... No najczęściej, wiesz, czyli... w firmach w przemyśle idzie to przez strugarki, tak? Czterostronna strugarka tak to jest, sypnie tak jest. I jest gotowe. I potem dopiero idzie na proces szlifowania, więc no... tak to powiedzmy działa, żeby to uprościć i przyspieszyć. Ja tak jeszcze patrzę, czy coś jakieś tutaj... pytania, no. Właśnie, bo na, się... naprawdę wiele pytań odpowiedzieliśmy w trakcie temat tego. Temat jest za szeroki, żeby o czymkolwiek ja sobie mówić. Zdaję sprawę. Może poruszyliśmy 10% coś, co kwestii, było no. na pewno wiele razy, czyli klej do kontaktu z żywnością. Bo ludzie tak. kleją te deski, wiesz, bo tutaj z żywnością, ale też było pytanie... do zabawek dziecięcych. No bo znowu dzieciaki biorą, wiesz, zabawki drewniane. Już wam buzi mówię. Generalnie i... zakłada się... Znowu jest pytanie. Czy klient potrzebuje na to certyfikat, czy nie? Jeżeli nie potrzebujesz certyfikatu, to generalnie każdy klej dyspersyjny, każdy klej biały jest klejem, który się nadaje do kontaktu. Dlatego, że to są zwykłe dyspersje, które... nie mają tak naprawdę, bo już w tej chwili nie mają formaldehydu, więc nie ma z nimi najmniejszego problemu. Natomiast jest tak, że jeżeli klient potrzebuje produkt z certyfikatem, to jest ten sam produkt, tylko tyle, że producent wystawia do niego zaświadczenie z laboratorium, w którym określa, że nasz klej w składzie chemicznym zawiera tyle i tyle takich związków chemicznych, tyle i tyle takich i one są zgodne z normą. Od do. Najczęściej jest podawana norma, że jak masz krew i w krwi masz czerwone krwinki, białe i tak dalej. I też masz normę, jaką powinien mieć zdrowy człowiek, tak? Że masz na przykład od 2% do 8%. Tak samo tutaj. Wtedy producent ci poda, że ma od 2 do 8%. Czyli jest w normie i tylko tyle. Okay. Każdy biały klej, można powiedzieć, z czystym sumieniem będzie klejem. Oczywiście mówimy znowu o markowych produktach. Tak jest, nie mówimy tak. o chińskich produktach, które są niebadane, tylko o tych, które są europejskiego pochodzenia, które są po prostu badane, gdzie surowiec, który wchodzi do produkcji, przechodzi rygorystyczny proces badania i wyrób gotowy, każda szarża produkcyjna też przechodzi rygorystyczny proces badania i to nam gwarantuje, że zawsze będzie ten produkt właśnie w jakichś tam normach funkcjonował. Czy tak generalnie, wiesz, patrząc na te klejenie desek, bo to najczęściej ludzie właśnie pytają, ja sobie tak myślę, na taki chłopski rozum, jeśli macie sklejoną tą deskę, kilka tych spoin klejowych w tej desce jest, będziecie to ścinać nożem, nie wiem jak głęboko i nawet gdybyście, nie wiem, obcięli ten centymetr tej deski, jak to zjecie, to przecież wam nic nie będzie. Powiem jeszcze więcej. Znowu jest ten aspekt, o którym mówiliśmy a propos klejów, czyli różnica między modelem amerykańskim a modelem europejskim. A zatem powiedzmy, w modelu europejskim będzie się badało klej, a w modelu amerykańskim będziesz badał wyrób gotowy. To jest zasadnicza różnica, albo odwrotnie. W niektórych przypadkach w Europie bada się całe wyroby gotowe, a na przykład w Stanach Zjednoczonych bada się komponenty stosowane do wyrobów gotowych. Więc już tutaj zwróćcie uwagę, jak różnie może to funkcjonować pod tym względem. Bo zbadaj gotową kantówkę okienną, która jeszcze będzie pomalowana, polakierowana, a zbadaj sam lakier osobno, samo drewno i sam klej, który był użyty do tego procesu. Będą zupełnie inne wyniki badania. Dokładnie, ja do tego podchodzę dosyć sceptycznie do tych wszystkich badań, bo to znowu jest pytanie, czego my chcemy? Czego szukamy? Czego chcemy, czego oczekujemy na rynku? Generalnie, znowu powrócę, dobre produkty są dzisiaj bezpiecznymi produktami. Dobre firmy mają bezpieczne produkty, już sobie nikt nie pozwala na jakieś dziwne zabiegi, dziwne kroki i wszyscy dzisiaj mocno zmierzają ostatnie dziesięciolecia do tego, żeby te produkty były jak najbardziej bezpieczne dla ludzi. Nawet jeżeli ich się nie bada właśnie, że kupujesz biały klej w sklepie i on nie ma certyfikatu na kontakt z żywnością. On nie musi go mieć. Zakłada się, że to musi być produkt dzisiaj bezpieczny. No. Dobra, to już tutaj patrzę, czy coś jeszcze takiego, bo naprawdę wiele, jak nie wszystkie, naprawdę Dobrze. Pokazywałem też,
był temat poruszany, tu jest pytanie, jak zabezpieczyć drewno, żeby nie pękało. Tutaj ja to pokazywałem na kleju właśnie od Jacka, na kłodach, które były przecięte do toczenia. Opcja druga, dostajecie deski z traku i zamalowujecie po prostu na amę. Tak, tutaj tak te miejsca, zamykacie pory. Wilgoć. To klej się świetnie sprawdza. Tak jest, jest elastyczny, zamalowujecie to na amen. Ja się o tym przekonałem, jak bardzo to jest, słuchajcie, działające. Kiedy na noc jeden kawałek pomalowałem, drugi kawałek był niepomalowany. Rano przychodzę, mówię, zamaluję kolejne. Te niepomalowane, słuchajcie, były... Drewno tak szybko wysycha, oczywiście tutaj było ciepło dosyć w warsztacie. Ale to działa, więc klej do tego jak najbardziej się nadaje, więc do zamalowania końców desek po traku, czy do właśnie do toczenia misek. Genialna sprawa, genialna sprawa. Dobrze. No i chyba takie pytanie, zobaczymy, czy wybrniesz. Jaki klej dla majsterkowiczów? Trudno to powiedzieć, będzie, to jest właśnie to, no właśnie. To co mówiliśmy, co nie będzie, ma niczego. Co będzie takiego. Kleił, jakie warunki może zapewnić? Własne preferencje w tym przypadku. Własne preferencje i też no, zawsze zwróćcie uwagę materiały, które będziecie kleili. Czy oczekujecie, żeby klej był relatywnie uniwersalny? Czy chcecie się bawić, żeby każdy materiał był powiedzmy dedykowanym klejem klejony? No, można tak się bawić, no ale to tak trochę... Reszty, słuchajcie, naprawdę było. Ja mam jeszcze pytanie, jakie urodziło mi się w głowie. Czy kupuję na przykład taki klej, który spełnia jakieś parametry, czy ja jako ten majsterkowicz powiedzmy, jestem zmienić w stanie jakieś parametry tego kleju, czyli na przykład, żeby ten czas na przykład wydłużyć, otwarty, albo żeby go skrócić, generalnie albo, czy raczej nie? Jesteś w stanie, natomiast tego się nie robi. Lat do tyłu, abyś przejrzał, zresztą sami jak zobaczycie, jak ktoś ma i przejrzycie karty techniczne produktu i zobaczysz, to dotyczy klejów dyspersyjnych i zajrzysz tam w parametry, to masz zapisane, że to może było z 30 lat temu, było podawane, że do klejów dyspersyjnych można dodawać wodę. No właśnie, oto ja pamiętam, no Wicol, najprostszy ten Wicol z lat tak. 40 wstecz, no może 40 przesadziłem. Dolewa się wodę, tak? Ale widzisz, to znowu jest kwestia pewnych nieporozumień i nieścisłości, dlatego że mamy gęstość i mamy lepkość. I ludzie często wkładają, tak jak widzimy ten biały klej, i tak jak ja się spotykałem nawet na produkcji w dużych fabrykach, mówią, panie, gęsty jest, nie? No dobrze, no ale on jest gęsty, ale kluczowa jest nie jego może gęstość, tylko lepkość tak naprawdę i to jak ona będzie na powierzchni się będzie nakładał, rozprowadzał. Gęstość też jest oczywiście parametrem, który określa klej, ale nie w tym aspekcie. Czyli nie źle jakby definiowany w tym przypadku jest. I rzeczywiście niektórzy pierwszy taki element otwierają wiadro i mówią, ten jest ale gęsty albo ten jest rzadki. Jak widzą, że jest gęsty, to próbują go dolać wody i go tam rozprowadzić. To jest często błąd. Nie... Owszem, zakłada się, że 5% wody nie robi krzywdy, ale założy się, że nikt nie będzie sprawdzał, ile to jest proporcjonalnie no 5% tak. wody do tak objętości jest. Kleju. I tu jest problem. Każdy robi to jak? Na oko. No. Teraz już jest, wleje wody ileś, rozmiesza i powie, no jeszcze trochę, wleje ileś, rozmiesza. I tu jest i dlatego w pewnym momencie producenci klejów powiedzieli nie wolno klientowi ingerować w klej. Dlatego, że potem przyjdzie do nas i powie, no panie, ale no, gówno mi sprzedaje za przeproszeniem. Reklamuje ten produkt, bo on nie działa. Tak? Klej szedł do laboratorium i się okazywało, no sorry, on powinien mieć 50% wody, on ma 70% wody. To jeszcze mam takie pytanie, czy przy takim kleju sugerujesz, żeby na przykład, wiesz, nie wiem, kijek czy coś tam i po prostu mieszasz to? Musi te być. Preparaty osiadają właśnie? Osiadają, i... tak. Klej powinien być wymieszany. To jest też jedna z zasad, która powinna być. I też dlatego zrezygnowano z klejów dwukomponentowych, na przykład w grupie D4,
na rzecz jednokomponentowych, dlatego że proces wymieszania, zwłaszcza kleju, kiedy są dwa różne składniki, czyli masz klej plus katalizator albo utwardzacz, że ten proces jest złożony. A mianowicie powinno się mieszać 20 minut, żeby dobrze połączyć jedno z drugim. Też tego nikt nie robi. No właśnie. W związku z tym producenci stwierdzili, żeby klient nie robił błędu, bo w instrukcji było zapisane, że 20 minut, no ale... Już to widzę. A jeszcze do tego były parametry, czyli obroty, około 600 do 800 obrotów na minutę. Powinno się najpierw w jedną stronę, potem w drugą stronę. Więc wbrew pozorom wymieszanie składników chemicznych nie jest proste. To trzeba mieszać według pewnych założeń. Ale powiedz, przy takich puszkach niewielkich smarujemy i malujemy. Jarek, otwierasz puszkę, zamieszasz kijem i jest pasuje. Ale, nie ma problemu. Bo widzisz, na przykład przy preparatach, no, jakichś tam lakierobejcach i innych rzeczach, takich do pokrywania już powierzchniowych, to tam jest nawet tak, że w czasie malowania to nie jest tak, że wiesz, zamieszasz i malujesz pół godziny, bo zaczynasz malować w odcieniu, wiesz, jasnym, no, albo inaczej ciemnym, tak, a za pół godziny już malujesz jasnym, nie? I ludzie później, panie, kurczę, wiesz, ja maluję tym samym i to się zmienia kolor, nie? Klej się będzie robił prawie to samo. Więc nie wiem, o co ci chodzi, czego zmierzasz. Co jakiś czas. Powinno się, jeżeli długo tak masz otwarte, powinno się... W warunkach przemysłowych zbiornik masz na przykład tonowy i często montuje się mieszalniki. I klej jest cały czas na bieżąco mieszany, dlatego że właśnie w momencie, pracownicy zrobią sobie przerwy, 10 minut, pół godziny, klej będzie osiadał, tak? A zatem jakby jego połączenie woda plus ta sucha masa kleju zaczyna się właśnie to rozwarstwiać, tak? Osiadać, więc nie jest to samo. Potem na początku przychodzi moment aplikacji i najpierw tak, kurde, woda jest, a potem dopiero gęste. No jak to jest, że najpierw mamy wodę, potem gęste, no bo rozłączyło się, trzeba to wymieszać. Ma to zjawisko miejsce, więc w przemyśle często stosuje się mieszalniki w trybie ciągłym, które ciągle mieszają, żeby był jednolity klej. No, nie przesadzajmy też, powiedzmy, w takich warunkach mniejszych, że jak tą puszkę otworzysz, to ją musisz co 5 minut mieszać, nie? To bez przesady. Niewątpliwie, wiesz, praca na słońcu w wysokiej temperaturze będzie powodowała, że trzeba będzie szybciej, częściej jakby to zamieszać, nie? Ale generalnie nie jest to aż tak ważne. Ważne, najważniejsze jest, że my to obserwujemy, że na przykład po transporcie klej jakby się wycząsł, jak klej do ciebie przyjedzie, to on jest ubity, nie? I trzeba go wtedy go trzeba wymieszać na 100%. Kiedyś zamawiałem klej i dzisiaj już takich zim nie ma, ale jedna z firm powiedziała, że mi tego kleju nie przyśle, ponieważ są zbyt duże mrozy i nie gwarantują, że firma kurierska spełni warunki. Słusznie. Przewozi się w grzanych kontenerach, przewozi, no bo przemysł nie będzie zwracał uwagi na pogodę, to musi być transportowane, są grzane, ale też wam powiem, że te warunki są dzisiaj, jest, no system informatyczny się rozwija, są kontrolowane warunki, czyli śledzi się całą przesyłkę i wiadomo w danym momencie, czy jest właściwa temperatura kleju. I jeżeli były odstępstwa od parametrów założonych przy transporcie, no klej klient ma prawo nie przyjąć i odsyłany jest z powrotem. To czy jesteś w stanie rozpoznać taki klej po otworzeniu? No, czy... Po otworzeniu czasami tak, bo niektóre momentalnie widać, że się rozwarstwiają. Widać na niektórych, powiedzmy, że jakieś powstają rozwarstwienia. Ale metoda jest bardzo prosta. Możesz za każdym razem po otwarciu wziąć właśnie pędzelek, jaki masz i nanieść na drewno i odczekać, aż wyschnie. Jak ci się zrobi mąka na powierzchni, to jest klej do niczego. Był przemarznięty. Krótko. Kolejny tips. Tak, to jest taka rzecz, którą można dosyć szybko, łatwo sprawdzić. Nie kleimy elementów, tylko wystarczy nawet nanieść i obserwować. Jak weźmiesz palcem, ręką przyjedziesz i zobaczysz, mam mąkę na rękach, klej był przemarznięty. Myślę, że wam się ten odcinek spodobał. 1000 informacji od Jacka. Za dużo i za mało jednocześnie, wydaje mi się, tak? Że takich. Ale poruszyliśmy tutaj wiele aspektów i myślę, że ten odcinek będzie mega ciekawy. Mówię i dla profesjonalistów, bo tutaj Jacek pokazał kilka naprawdę fajnych takich preparatów, które wam powinny pomóc w pracy,
ale też dla amatorów, bo tutaj informacji było od groma. Także ja serdecznie dziękuję, Jacek. Dziękuję, Jarek, za zaproszenie i dziękuję wam za wywołanie tematu, nie? Też trochę, nie? Bo temat jest taki jeden z trudniejszych, wydaje mi się, tematów. Dużo jest problemów i mimo, że niektóre firmy, ludzie mają lata doświadczenia, to są popełniane błędy. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj, jak dostajemy do laboratorium materiały, które klient na przykład mówi, no był zły klej, było coś niewłaściwie zrobione, to jest trochę jak katastrofy lotnicze, 95% to jest błąd ludzki. Sorry, ale tak jest, więc ja zwracam uwagę zawsze na reżim technologiczny. Przestrzeganie reżimu technologicznego, pilnowanie wszystkich warunków i parametrów. Chemia jest wrażliwa i tutaj nie ma odstępstw, nie ma zmiłu. Musi być przestrzegany pewien reżim, pilnować. Czytajcie. Czytajcie karty technologiczne, tak, bo tam jest mnóstwo informacji i po prostu się tego trzeba trzymać. To nie jest pisane od tak. Ja wiem, że Polak potrafi tutaj czytanie instrukcji jest ciężkie, ale tam są te informacje. Jeśli spełnicie te warunki, to preparaty będą działać. Powinny, tak. Wszystko powinno jak najbardziej działać. Nie ma problemu. Dziękujemy serdecznie. Dzięki serdecznie. I do zobaczenia już niedługo. Na razie. Hej. Ode mnie wielkie kciuki do Jacka. Na razie.